Ruch TV. Oficjalna telewizja Ruchu Chorzów. Kapitan niebieski Tomek Foszmańczyk. Witam cię, Tomku. Dobry wieczór. Nie widzę uśmiech wszystkich. Na twarzy. Jest też radość, jest ulga. Jakie uczucia towarzyszą? Bardzo duża satysfakcja z powodu tych trzech punktów i sposobu, z jakim je zdobyliśmy, bo musieliśmy się dzisiaj na pewno mocno napracować. Wiedzieliśmy, że tak będzie, ale no nie spodziewaliśmy się, że przyjdzie nam grać przez większość meczów w dziesiątkę. Ale mimo to postaraliśmy się o to, żeby te trzy punkty zostały w Chorzowie i mimo tego, że przyjechał do nas bardzo dobry zespół, to nie daliśmy sobie wydrzeć tych trzech punktów i myślę, że zdobyliśmy zasłużenie trzy punkty. Wiadomo, Polonia to na tyle klasowy zespół, że wiadomo, że stworzy sobie jakieś sytuacje. Tak właśnie było, ale wyszliśmy z tego obronną ręką i duża satysfakcja, duża, może nie ulga, ale duże szczęście. Mówiłeś o tej czerwonej kartce. Dawno w takiej sytuacji się nie znaleźliście, abyście musieli grać w osłabieniu. No i to też z klasową drużyną, jak wspomniałeś. Czy to też dla was jakaś pewnego rodzaju próba, jakaś kolejna jakaś przeciwność losu, z którą się trzeba było na boisku spotkać i z którą sobie poradziliście? Wiesz co, tak w przeciągu tej rundy się w ogóle mało w ogóle o tym mówi, że mamy swoje problemy i wiadomo, że nikt z szatni tego nie wyciąga gdzieś tam na wierzch, bo nie będziemy się tłumaczyć i nie będziemy szukać usprawiedliwień naszej gry i naszej postawy, ale mamy tych problemów trochę, szczególnie z kontuzjami. Dzisiaj przyszło nam grać w dziesiątkę i gdzieś przed meczem sobie przypomniałem ten mecz przez chwilę ze Zdzieszowicami. Nie wiem, czemu mi tak dzisiaj naszedł w pamięć, gdzie straciliśmy bramkę, graliśmy też słabo i straciliśmy bramkę, straciliśmy zawodnika, graliśmy w dziesiątkę i mimo to z 2-0 wyciągnęliśmy na 2-2. Pamiętam taki mecz tutaj u siebie i ten mecz mi się wspomniał. Przed meczem nie wiem czemu, nie wiem skąd się to wzięło, ale gdzieś ta historia się powtórzyła i no na szczęście udało nam się dzisiaj zdobyć 3 punkty, bo wtedy tylko wyciągnęliśmy na remis. Zaskoczony byłeś tym, że no niedługo po tej czerwonej kartce udało się zdobyć drugą bramkę? To musiał być na pewno szok dla rywali, a dla was wielka radość, jak widzieliśmy. No to musiało, to znaczy to było najlepsze, co mogliśmy zrobić, bo przy tym 1-0 to wiadomo, że wynik byłby na tyle niepewny i niekorzystny dla nas, że w każdym momencie Polonia mogła zremisować, wyrównać ten mecz i później podwyższyć prowadzenie. Dlatego wiadomo, że jak się gra jednego zawodnika mniej, trzeba liczyć na stały fragment, na jedną z kontr, ale przy tym trzeba mieć też dużo więcej sił i przede wszystkim trzeba zachować później rozwagę i trochę umiaru. Gdy się prowadzi 2-1, to przede wszystkim tego wyniku trzeba trzymać i to się na szczęście udało. Wiadomo, że do tych kontr za dużo zawodników nie może wychodzić, więc przede wszystkim liczył się wtedy stały fragment. Na nasze szczęście Ecik super dorzucił i Bedi skończył na 2-0, ale no, minus jest taki, że musieliśmy dotrzymać ten wynik do przerwy i wtedy sobie powiedzieć kilka słów, zmienić trochę ustawienie. Tak się właśnie stało, ale najlepiej byłoby to zrobić przy wyniku 2-0. Myśli, że Polonia też w drugiej części trochę nerwowo już próbowała atakować. No, sporo takich prostych błędów, też jakby momentami wydawało się, że brakuje im pomysłu na to, jak zagrozić waszej bramce, choć trzeba też oddać, że nam dwie takie stuprocentowe okazje stworzyli. Wiesz co, to jest trochę analogia do tego, jak my gramy z innymi zespołami, które bronią się całym zespołem i gdzieś wiadomo, z zewnątrz, z góry, gdzieś tam z wysokości trybun czy przed telewizorem to wygląda tak, że drużyna nie ma pomysłu za bardzo, jak ugryźć rywala i gra trochę mozolnie, trochę powoli i tak samo dzisiaj trochę gra na pewno Polonii wyglądała, ale no nie jest łatwo, jak się drużyna cofnie, my graliśmy jednego mniej i myślę, że tym bardziej jak my gramy 11 na 11 i drużyna przeciwna się cofnie. Całym zespołem to nie jest łatwo o sytuację. No, na nasze szczęście zawsze gdzieś tam tą jedną wykorzystujemy i udaje nam się strzelać, ale dopóki tego się nie zrobi, to jest naprawdę trudno. I dzisiaj myślę, że Polonia nie miała łatwego zadania. Mimo tego, że grała w przewadze, to graliśmy bardzo blisko siebie, bardzo, bardzo zdyscyplinowanie taktycznie. I mimo tego, że wiadomo, że w końcówce brakło sił, to i tak Polonia zrobiła, myślę, dużo więcej zmian, bo wykorzystali chyba wszystkie. Wprowadzili dużo więcej świeżych zawodników, a my graliśmy w większości tym samym składem i mimo to dotrzymaliśmy mokry, nie wiem, czy się jakiegoś rekordu nie pobił biegowego, bo biegał w tom i z powrotem, praktycznie grał i napastnika, i środkowego pomocnika, także szacunek
I w ogóle szacunek do wszystkich chłopaków, którzy dzisiaj grali i nie tylko, bo wszyscy idziemy w jednym kierunku i wszyscy jesteśmy ruchem Chorzów. Tomek, patrzysz dzisiaj w ligową tabelę i co sobie myślisz? Myślę przede wszystkim, że to jeszcze nie koniec, bo liga jest naprawdę długa i każdy mecz trzeba będzie tak samo jak dzisiaj wybiegać, wywalczyć i wyszarpać te 3 punkty. Dopóki nie będzie matematycznego awansu, to na pewno w tej szatni samozadowolenia nie będzie i nie będzie jeszcze świętowania. Do tego można być pewnym i tego będziemy na pewno pilnować. Ale na pewno jest duża satysfakcja, że mimo tego, że wiadomo, trochę krytyki na nas też spada, bo też byśmy chcieli dużo ładniej grać i wygrywać w wiele lepszym stylu, ale co by nie powiedzieć, to kolejne zwycięstwo, Ruch jest dalej niepokonany w tej rundzie, zdobywa kolejne 3 punkty i myślę, że na tyle jesteśmy mocni, że sobie radzimy nawet w takich ciężkich sytuacjach jak dzisiaj. I taka właśnie pokorna postawa, godna pochwały, myślę, że wszyscy dobrze życzący Ruchowi się pod tymi słowami podpiszą. Tomek, dziękuję Ci jeszcze raz za wizytę. Gratuluję zwycięstwa, oczywiście przekaż. Myślę, że mogę tutaj, pozwolę sobie w imieniu pewnie też kibiców przekazać gratulacje dla całej drużyny. Można dzisiaj świętować to zwycięstwo. A ja przypomnę na koniec, że najbliższy wtorek tutaj na tym boisku zostanie rozegrany finał Pucharu Polski na szczeblu podokręgu Katowice. Ruch zagra z Pogonią Imielin. To spotkanie o godzinie 17 i będzie transmitowane na naszym kanale na YouTube. Będzie to otwarta transmisja, także serdecznie zapraszamy. A kolejne ligowe spotkanie to 1 maja, godzina 17. Meldujemy się w Zielonej Górze, gdzie zagramy z Lechią i to spotkanie również u nas, tym razem jednak na platformie tvruchorzów.pl. Serdecznie zapraszamy do oglądania kolejnych spotkań niebieskich. Dziękujemy za ten wspólnie spędzony wieczór. Na pewno dużo radości u Was w domach. Serdecznie Was pozdrawiamy. Świętujcie dzisiaj. Niech ta noc będzie długa, radosna, miłej niedzieli i do usłyszenia.